Oblicz 6,2 podzielić na 2,4. Aby podzielić dwie liczby mieszane, należy zamienić te liczby na ułamki niewłaściwe. Jak zamieniamy liczby mieszane na ułamki niewłaściwe? 6 razy 5 dodać do 2, czyli liczba całkowita razy mianownik dodać do licznika. I tak robimy. 6 razy 5 dodać do 2. Podzielić na 2 razy 6 dodać do 4. Ile to wyjdzie? 6 razy 5, 30 plus 2, 32. Mianownik zostaje bez zmian. Podzielić na 2 razy 6, 12 plus 4, 16. I teraz, jak już mamy dwa ułamki niewłaściwe, pierwszy przepiszemy bez zmian, mnożąc przez odwrotność drugiego. Czyli jak było 16 szóstych, to teraz mamy 6 szesnastych. No i teraz proszę zobaczyć, przy mnożeniu już powinniśmy skracać. Okazuje się, że liczba 32 i liczba 16 jest podzielna przez 16. Tak? Czyli 32 na 16 to będzie 2, a 16 na 16 to jest 1. No i teraz wystarczy pomnożyć, tak? Czyli mamy 2/5 razy 6 pierwszych, czyli 2 razy 6 to jest 12, 5 razy 1 to jest 5. Jeżeli wyszedł nam ułamek niewłaściwy, to na pewno należy jeszcze wyciągnąć całości. Czyli 2 razy 5 to jest 10. Zostają jeszcze dwa reszty, tak? Czyli 2/5. Dziękuję.